Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, wiem, po długim czasie o nanoplastii, ale takiej delikatnej. Nie jest to do końca taki zabieg, wiecie, że proste włosy jak blacha. Jest to bardziej taka, ja bym tak się wyraził, nanoplastia pielęgnacyjna. I dziś pokażę Wam, jak taką nanoplastię wykonać. I w zasadzie to tyle. Krok po kroku pokażę Wam taką instrukcję obsługi tego zabiegu. Jak widzicie, włosy Julii są lekko falowane, dochodzące do skrętu, tak można to nazwać. Taki, powiedzmy, leniwy lok, jak ja to mówię. I tu zrobimy taką właśnie nanoplastię proteinową. Uzyskamy dzięki temu znacznie gładszą strukturę włosa i przeogromne nawilżenie i gładkość. Tu jeszcze macie taki set przed i po całym zabiegu, bez użycia prostownicy. Fakt, włosy są wymodelowane na szczotkę, ale prostownicy one nie widziały, przynajmniej nie tego dnia. Najpierw musimy oczywiście umyć włosy, przy czym trzeba je dokładnie zmoczyć i ja polecam przy tym zabiegu tak z 3 razy te włosy umyć, może nawet do 5, jeśli tam, powiedzmy, były jakieś większe zabrudzenia typu lakier itp. itd. Pierwszym krokiem jest szampon. Wszystko oczywiście będziecie mieli podlinkowane pod filmem. Pamiętajmy, aby ten szampon rozetrzeć w dłoniach i następnie nakładamy przy skórze i masujemy te włosy od skóry. Spłukując szampon, włosy na końcach i tak się umyją przez to, że ten szampon po nich spływa. Więc nie szarujemy końcówek nigdy, ani długości. Czegoś takiego nie robimy naszym włosom, bo to jest po prostu dramat i tragedia. Pamiętajmy, żeby wytrzeć i odsączyć włosy z nadmiaru wody. Odsączamy włosy z nadmiaru wody i nakładamy maskę. Możemy przetrzymać ją 10-15 minut. Jeśli włosy są zniszczone, możemy nawet przetrzymać ten czas dłużej. Po tym czasie spłukujemy włosy i dokładnie, zaczynając od końcówek, rozczesujemy włosy. Używamy do tego sprayu termoochronnego. Spryskujemy każde pasmo i zaczynamy włosy modelować na szczotkę, tak bardziej na prosto. Wiadomo, że tu używamy też temperatury, bo to jest modelowanie jednak na szczotkę, ale nie używamy prostownicy. I zobaczcie, jak te włosy pięknie się błyszczą i jakie są gładkie. Bez żadnej prostownicy. Tak, oczywiście piszcie pod filmem, jeśli film wam się podoba, oczywiście zostawcie kciuka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a pod subskrypcją kliknijcie wszystko, to dzięki temu będziecie mieli cały czas powiadomienia o moich nowych filmach, których ostatnio jest mniej, ale pracuję nad tym i niedługo tego będzie więcej. A jeżeli chcecie naprawdę więcej, to zapraszam Was na mojego TikToka Ciało Hair i tam jest bardzo dużo rzeczy, bo praktycznie nie ma tygodnia, kiedy nie dodaję tam jakichś TikToków ze świata fryzjerstwa, o włosach, o torikach, o kosmetykach. Także serdecznie zapraszam.